wzajemne apele o jedność, działania ponad politycznymi podziałami, a chwilę później wzajemne oskarżenia o politykierstwo. Ostatnia sesja Rady Miasta to oprócz dyskusji i głosowań nad merytorycznymi projektami uchwał bitwa, o ile nie wojna, na oświadczenia. Na pomysł wydania przez Radę Miasta wspólnego oświadczenia wyrażającego wsparcie dla polskich służb mundurowych działających na granicy z Białorusią oraz protest przeciwko wykorzystywaniu przez reżim Łukaszenki imigrantów wpadła grupa klubu radnych PiS. Przygotowali oni krótki tekst uchwały, w trakcie konferencji prasowej przekazali opinii publicznej i złożyli w biurze rady, przekonując, że liczą na poparcie w tej sprawie wszystkich radnych. Poparcia takiego jednak nie otrzymali, co więcej, do porządku obrad trafił kolejny projekt uchwały, także będący oświadczeniem, a przygotowany przez grupę radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej. Oprócz wyrażenia solidarności ze służbami mundurowymi i sprzeciwu wobec wykorzystywania uchodźców, to oświadczenie zawierało sformułowania dotyczące działań polskiego rządu i polskiej demokracji. Apelujemy także o profesjonalne działania dyplomatyczne, które winny doprowadzić do pokojowego rozwiązania sporów. Jako radni reprezentujący różne środowiska i opinie w duchu jedności oraz solidarności wobec realnego zagrożenia destabilizacją naszej ojczyzny i Unii Europejskiej, wspólnie i zgodnie wzywamy do przestrzegania elementarnych zasad demokratycznych. Tuż po uzasadnieniu projektu uchwały radny Leszek Gieniec wniósł o zamknięcie dyskusji w tym temacie. Prowadzący obrady przewodniczący Artur Czernecki potraktował to jednak jako prośbę, a nie wniosek formalny, dlatego do dyskusji jednak doszło. Głos zabrała przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, która zarzuciła autorom oświadczenia, że wykorzystują wyjątkowo trudną sytuację na granicy, próbując uderzyć w polski rząd. To przepisali Państwo częściowo oświadczenie, które zostało przez nas przygotowane. Praktycznie to, co było w naszym oświadczeniu, zostało tylko powiększone w taki sposób, żeby uderzyć po raz kolejny w rząd naszego państwa, żeby uderzyć w rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby zakwestionować dyplomację Prawa i Sprawiedliwości, która w tym momencie, w tak trudnym okresie dla naszego państwa, stara się ponad wszelkimi podziałami działać tak, aby ta nasza granica i nasze bezpieczeństwo, nasza granica była szczelna, była bezpieczna i my jako obywatele, żebyśmy się czuli bezpiecznie w naszym kraju. Po wypowiedzi przewodniczącej Iwony Mularczyk radny Leszek Gieniec ponownie wniósł o zamknięcie dyskusji, do czego radni większością głosów się przychylili. Temat powrócił jednak w końcu sesji. Radny Wojciech Piech zwrócił uwagę na inny, także zdjęty z porządku obrad projekt uchwały. Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości zobowiązywali w nim prezydenta Ludomira Handzla do przeprosin. Chodziło o słowa wypowiedziane przez prezydenta w trakcie miejskich uroczystości Święta Niepodległości, mówiące między innymi o podpalaniu przez polską dyplomację nowych frontów. Na wschodzie robi się naprawdę niebezpiecznie, gdy wzmaga się agresja propagandowa i dezinformacyjna ośrodków na wschodzie wobec Polski i Unii Europejskiej, gdy narasta propaganda prowojenna kierowana do własnych społeczeństw przez władze Rosji i Białorusi, gdy na granicach Ukrainy gromadzi się 100-tysięczna rosyjska armia, gdy Polska skutecznie z zaangażowaniem broni wschodniej flanki Unii Europejskiej przed naporem sztucznie zgromadzonych na granicy cudzoziemców z krajów muzułmańskich, gdy wreszcie społeczeństwo oczekuje konsolidacji ponad podziałami z realnego zagrożenia dla suwerenności, niepodległości państwa, a także bezpieczeństwa jego obywateli, a świadczą o tym przecież wyniki badań społecznych. W istocie toczy się wojna hybrydowa, której amunicją są nie tylko cywile, ale przede wszystkim wrogie przekazy medialne. Oto z niezrozumiałych powodów pan prezydent Handzel w kontekście uroczystości patriotycznych, wychodząc poza kompetencje prezydenta miasta, bo nie dla recenzowania polityki zagranicznej państwa został wybrany przez mieszkańców Nowego Sącza, ale dla działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście, dokonuje rozprawy z polityką zagraniczną polskiego państwa, zarzucając mu podpalanie kolejnych frontów na całym świecie, niszczenie i zagrażanie interesom ekonomicznym naszych sąsiadów i naszych sojuszników. Jeszcze chwila i dowiemy się od pana prezydenta, że Polska jest sprawcą całego obecnego zamieszania na świecie. To jest burza w szklance wody, odpowiadał na zarzuty radnego Wojciecha Piecha Leszek Zegzda. Wypowiedź pana prezydenta była wypowiedzią o niepokoju związanego z polską dyplomacją, bo to jest sprawa oczywista, że jeśli chodzi o sytuację Polski w tej chwili na arenie międzynarodowej, to ona nie jest zbyt silna. Ale właśnie cały problem polega na tym, że państwa oświadczenie czy żądanie przeprosin
ze strony prezydenta, to była właśnie inicjatywa polityczna, i czysto polityczna i zupełnie niepotrzebna. Ostatecznie Rada Miasta przyjęła projekt uchwały w formie oświadczenia przygotowany przez radnych klubu Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu, a 7 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.